W Rzeszowie trwa 19. Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. To wielkie święto polskiej kultury i folkloru. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda. Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie jest jednym z największych tego typu spotkań na świecie. Jego uczestnicy kultywują polską tradycję i kulturę. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, skąd każdy pochodzi, skąd jesteśmy i kim my jesteśmy. Miałem rodzinę, która do zespołu wstąpiła i ja chciałem też iść. Celem festiwalu jest integracja Polonii i wspólne zaprezentowanie utworów publiczności. To okazja do lepszego poznania polskiej kultury. Powinniśmy pokazać, z czego jesteśmy dumni, a szczególnie, że my mieszkamy za granicą. Myślę, że to jest bardzo ważne kultywowanie i pokazywanie, że my też jesteśmy bardzo, bardzo w tym aktywni. W festiwalu bierze udział 20 zespołów z Ukrainy, Mołdawii, Brazylii, Litwy, Kanady, Australii, USA, Czech, Litwy i Niemiec. Musimy pielęgnować kulturę ludową, bo pochodzi z naszej ojczyzny. Ją kochamy i naprawdę jest bardzo piękna. Uczestnicy wskazują, że festiwal żyje przez cały rok w sercach i duszach miłośników polskości. Spotkanie cieszy się dużym udziałem publiczności. Przyjeżdżamy zresztą z żoną od kilku edycji. Dzisiaj widzę, że mimo upału jednak dają sobie radę, dają niektórzy też czadu. Taniec, muzyka i śpiew są naturalnym wyrazem ludzkiej radości. Tego domaga się serce. Słowo, ale też muzyka, taniec i śpiew mają ogromną moc przekazu. Zarażają radością innych. To słowa, które wierni usłyszeli w trakcie mszy świętej. Poprzez swoje piękno mogą dotrzeć do wrażliwej duszy, do czułego serca. To dogłębne poruszenie domaga się poszukiwania źródła. Tym źródłem jest Bóg. Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folkloru potrwa do 18 lipca.